smutno jest, bardzo mi jest przykro, bo naprawdę nie ma tutaj czego się tłumaczyć. Naprawdę dobrze się czułem w szatni przed walką, w trakcie przygotowania, tak? Miałem ciężki obóz tutaj naprawdę z mistrzem świata w kempie, ale trudno, tak? Popełniałem takie amatorskie błędy po prostu, które tak naprawdę nie powinienem, tak? I z takim przeciwnikiem to miałem wygrywać, czy z trenerem, czy bez trenera, czy z przygotowaniem, czy nie. Tutaj po prostu muszę wychodzić i wygrywać, jak marzymy o wysokim poziomie. Natomiast dzisiaj tego jakby nie było i dlatego to mnie po prostu, no jestem tak, nie wierzę w to jeszcze na razie, jakby muszę wrócić, pochłonąć, zobaczyć na spokojnie. Przykro mi jest, że zawiodłem tyle ludzi, którzy naprawdę mnie wspierają, obserwują, kibicują. Ja naprawdę spotykam ludzi, tak, których może młodzież jakoś tam inspiruje czymś, tak, swoim jakimś tam przyjazdem do Polski, swoimi walkami. A tutaj tak wyszło, no niestety. Tak musi być. Widzę wyraźnie, że twoje oczy mówią w tej chwili więcej niż słowa. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Chyba u pięściarzy zawsze taki moment przychodzi, ale nie myślałem, że tak wcześniej, tak, bo kiedy oddajesz serce, poświęcasz swoje życie temu sportowi, a on ciebie tak uderza, ten sport, także no trudno, trzeba wrócić silniejszy. Teraz jestem gorąco po walce i pan mnie tak wyciągnął od razu na wywiad po prysznicu i mi ciężko wytłumaczyć się, tak, w sensie powiedzieć, dlaczego tak się stało. Mi po prostu jest wstyd, że ja takie błędy popełniłem, że no, ja odpowiedzialnie podchodzę do sprawy, tak. Tutaj właśnie to przygotowania, jakby no wszystko staram się robić uczciwie, z otwartym sercem, natomiast jak to nie wychodzi, no po prostu, nie wiem, jakby pan u siebie w branży, tak samo, jakby oddawał serce, codziennie tam pisał jakieś tam, nie wiem, posty i tak dalej, a tutaj gdzieś jakby dostał mocnego hejta, że to w ogóle nie dochodzi. Tak, nie do czego się nie dodaje, w ogóle trzeba z tym kończyć. Natomiast tutaj to wygląda tak, że wiadomo, mocny rywal, no mówimy, tak, mocny, tam 12-0, niesprawdzony jeszcze, tak, ale mówię, że no nie, to nie jest mistrz świata, tak, to nie jest mistrz świata i dlatego mnie to tak bije pod dych, bo mierzyłem wysoko, jakby i mierzę do tej pory, ale po prostu to takie potknięcie, uderzenie, noga podwinięta, nie, i wiem, że i dużo hejtu z tym dostanie od tych ludzi, ale mówię, że no, mam swoich ludzi, dziękuję tym, którzy mnie wspierają i mam nadzieję, że dalej będziemy iść do przodu.